Dawno, dawno, bardzo dawno temu. Ktoś powie, to nie Gwiezdne Wojny. Fakt. Ale to dobre filmy, stary. Najlepsze w ogóle są te stare. Te, które są później uznawane jako następne. Ale to nie chodzi o Gwiezdne Wojny. Chociaż być może jakiś Marsjanin i tutaj wylądował. My tego nie wiemy. Ale fakt, dawno, dawno temu, kiedy ten akwen, czyli bagna, doszły do Fishing Planet. Free to play. Wtedy jeszcze nie było wersji, jak dobrze pamiętam, tej, której teraz jesteśmy, czyli Fishing Planet płatny. To wielu, po pierwsze, nie wierzyli w ten akwen. Nie podobał im się ten akwen. I bardzo mało tu łowiło. Stasiek był jednym z nielicznych, który ten akwen bardzo, ale to bardzo chwalił. Ze względu na klimat. Nie chodzi o rybę, która daje 10 punktów czy 1000 punktów. Nie. To Stanisława w ogóle nie interesowało. I do dzisiaj Stanisława kompletnie punkty, ale to w ogóle nie interesują. Często gęsto muszę powiedzieć, że gram w gry wędkarskie ze znajomym i pyta mi się na przykład, a ile dostałem za tą rybę? Ja mówię, nie wiem, stary. Bo ja nie patrzę. Dlaczego? Bo Stanisław jest na rybach. Ryby to są ryby, a jeżeli chodzi o punkty, są do tego gry stworzone. Oczywiście różne gatunki. Punkty, tak prawdę mówiąc, one lecą same. I o ile się dobrze bawimy, one lecą same. I wiele gier wędkarskich, znaczy wiele, no tych, co są, każda ma punkty, jedne lecą szybciej, inne lecą wolniej. To ty musisz dobrać grę do siebie tak, aby się dobrze bawić, być na relaksie i ile czasu możesz poświęcić. Jest jedna gierka, która faktem ona ma punkty w ten sposób zrobione, że jeżeli ktoś ma mało czasu i w zasadzie chce grać w inne gry, to tamta gra dla niego nie jest. Jest to Russian Fishing 4. Jest to gra free to play, która jest po prostu stworzona tylko i wyłącznie dla tych, co będą grali tylko i wyłącznie w Russian Fishing 4. Muszę wam powiedzieć, że ja znam oczywiście sporo ludzi z Russian Fishing 4 i wielu graczy w ten sposób o to żyje. Idzie do pracy. Wraca z pracy godzina 15. Już w biegu włącza peceta i na czacie sprawdza, pisze: napiszcie mi, gdzie biorą i co bierze. W tym czasie leci szybko do kuchni, robi sobie jakieś jedzenie, jeżeli jest singlem. Jeżeli nie jest singlem, to mówi do żony: słuchaj, dawaj mi obiad, bo ja nie mam czasu. Żona mu nakłada obiad, on z powrotem leci do peceta i sprawdza, czy mi on podpisali. Odpisali mu: tak, biorą cię w tym i w tym miejscu, na tym, a na tym klipie. Dzięki, zaraz tam będę. Leci z powrotem do żony: daj w tempie już, bo nie mam czasu. Ona mu nakłada, on żre tak szybko, że nawet nie ma czasu dobrze przełknąć. I oczywiście zaczyna się problem, bo boli żołądek później. Leci z powrotem do komputera: już jestem, możemy grać. Tak gra do wieczora. Żona mówi, że trzeba coś poprawić w domu na przykład, albo wyjść z psem. Nie mogę. Nie mogę, karpie biorą. I sama. No i żona wychodzi. On dalej siedzi, nawala, bo jest aktywne miejsce. Jest później północ, no mówi, czy idzie spać. Zaraz, zaraz, jeszcze jeden dzionek, bo muszę siatkę zrobić. I tak pierwsza godzina idzie w kimono. I śpi. Wstaje o godzinie 6, ledwo ciepły, odpala peceta. Jak? Stuka coś? Stuka. Gdzie? Tu i tu. Lecę. Odpala dalej miejsce i łowi ryby. Żona mówi, ale zaraz do roboty. Zaraz, czekaj, siatkę muszę zrobić. I do roboty leci. W robocie, jak stoi jakiś pecet, to odpala ten pecet. Piszcie, czy jest coś aktywnego? Będę dzisiaj chyba pół godziny wcześniej. To dajcie namiary. Dali mu namiary. Jest pół godziny wcześniej. Mówi, o, że no mamy trochę czasu, to może na spacer. Nie. Wybacz, kochanie. Halina. Musisz zrozumieć. Ja muszę zrobić ten level i kupić węgę. Bo inaczej dupa. I tak wygląda, prawdę mówiąc, bardzo dużo grania w Russian Fishing 4. Jest to może śmieszne, ale tak to jest. Czyli gracze nie mają w zasadzie żadnego życia, ale tylko i wyłącznie ta jedna gra. Oczywiście to każdy sam wybiera. To on wybiera swoją ścieżkę i to jest jego sprawa. Pamiętajmy o tym. Nie wolno absolutnie się wtrącać. Każdy łowi i bawi się tak, jak chce. Ja jako gracz wielogrowy gram w Russian Fishing, ale na razie zrobiłem sobie też przerwę, ale ja olewam to. Ja olewam. Tak, ja sobie zrobiłem, co miałem zrobić. Chyba 37 level, sprzęty mam średniej klasy. Duże ryby mnie nie interesują. Ale pamiętajmy też o jednym. Tamta gra jest tak nastawiona, na ten free-to-play tak jest nastawiony. I tak jest skonstruowany, że gracze, którzy grają od wielu lat w gry wędkarskie, to oczywiście wiedzą. Tam chodzi o to, żeby i tak zmusić was do czegoś, bo ten sprzęt musi wam rozwalić ryba. Gierka dla nielicznych.
Russian Fishing 4. Nie jestem zwolennikiem absolutnie czegoś takiego, co jest tam, ale to absolutnie nie jestem zwolennikiem. Ale trzeba powiedzieć też plusy w Russian Fishing 4. Gierka, która ma najlepszą fizykę walki z rybą. Wiele rzeczy, które tam robimy, to tak jakbyśmy byli naprawdę na rybach. Ale sprawa gotówkowa zabija sprawę. Ja nigdy nie byłem w żadnej grze i nigdy nie będę tego, aby łowić punkty, czyli tak zwaną cegłę. Łowić rybę. Punkty przychodzą same. Jeżeli gierka wymaga tyle, że muszę poświęcić całe moje życie, albo wiele lat, żeby dojść do czegoś, to ja mówię do żony, idziemy na spacer. To tak krótkim wstępu, żebyście niektórzy wiedzieli, na co się nastawić, jeżeli chcecie grać w jakąś grę wędkarską. To jest Fishing Planet płatny. Muszę wam powiedzieć, że już trochę po nim pogrzebałem. Ja oczywiście Fishing Planet free to play to leciałem zawsze ze starego kanału, czy to mnie znają. To tam wszystko miałem obcykane. Teraz mniej, bo jednak trochę miałem też przerwy. Nie mam maksymalnego levela, bo mi się nie chciało. Może zrobię, jak mi się zechce. Ale na razie badam tu, jak wygląda sprawa w tym płatnym. Coś pogrzebali. Na razie nie wiem jak, ale oczywiście nie przeszkadza. Nie przeszkadza, ale coś pogrzebali i coś jest inaczej. Dzisiaj grałem tutaj trochę, jest godzina 11.50. Tutaj są basy planiste, one są ciągle. Zaraz poczekajcie, jeszcze brania są, chociaż już słabsze. Ja dzisiaj sprawdzam spławik. Nie sprawdzam żadnego spina, sprawdzam tylko spławik. Zmniejszę tutaj trochę grunt na 35. Tu jest bas planisty, między innymi. Ale nie tylko. Zwiększyłem wielkość spławika specjalnie tutaj na średni, chociaż ja łowię na małym, ale tu jest daleko i tu jest tak kolorystycznie, że tego spławika byście po prostu w ogóle, ale to w ogóle nie widzieli. Dlatego jest ciutek większy, żeby był lepiej po prostu widoczny. Jest ryba, jest impreza. Jest kolacja. Dzień jak co dzień. Ej, macie medalowca. Muszę powiedzieć, że unikata mi się nie udało ci się złapać, tego basa plamistego. Ja go zawsze łapałem głównie na spina tutaj. Ale dzisiaj na razie wziąłem na zaspławik się. Po pierwsze w tej grze nie mam levela takiego, jeszcze kompletuję sprzęty różnego rodzaju. Level bym mógł zrobić w ciągu doby, jakbym chciał. Nawet krócej w tej grze. Ale nie zależy mi na tym, bo też ja nigdy nie nienawidziłem stać w jednym miejscu. Ja lubię latać. Relaks. Bas plamisty jest jednym z najpiękniejszych basów. Mi się on potężnie podoba. Mimo, że on jest taki kolorystycznie, no trochę taki jednolity, byśmy powiedzieli. Ale to jest ryba naprawdę bardzo, bardzo ładna. On jest na akwenie też tym pierwszym, czyli ten, co macie początkowy, gdzie was gra uczy, co i jak. Tam macie tylko chyba zwykłe, medalowych już nie ma. Mniej więcej do kilograma, o ile pamiętam, tam są te basy plamisty. Bardzo fajna rybka, bardzo tą rybkę lubię. Ale zauważyłem, że trochę jest inaczej, jak było kiedyś w tej grze. Co to? A dziękuję. Że trochę jest inaczej. Coś grzebali, ale oni oczywiście w wersji free-to-play tak nie grzebią. Czy warto jest grać wersję płatną? Czy warto jest grać wersję płatną? Tak. Tak. Dla relaksu. Zdecydowanie lepszy jest ten relaks niż w wersji free-to-play, ale wersja free-to-play ma inne Fishing Planet aspekty, ale też ma inne minusy. Wszystko zależy, jak na to spojrzeć. Ja nigdy nie stosuję też metody takiej. Na przykład jest na akwenie 6 miejsc, gdzie bierze, powiedzmy, nie wiem, karp. Łowię jednego, bach przelatuje na drugiego. Chociaż skarpień tak nie ma. Okoń, powiedzmy, nilowy. Łowię jednego, bach przelatuje na drugiego, bach na trzeciego, bach na czwartego, bo tak po kolei, bo idą. Nie. A co, ja jestem w maratonie? Ja być na rybach. Jak chcieć relaksu? Zawsze byłem takiego zdania i zawsze tego zdania będę. Oczywiście pamiętajcie, każdy gra i tak, jak jemu pasuje. Nie możecie też grać tak, jak ktoś na przykład mówi, albo ktoś gra. Pamiętać o tym należy, to wasza gra, to wasza rozrywka i wasza zabawa. Ty tak rozkładasz tą zabawę, aby się tobie dobrze bawiło. Wtedy ta gra jest dobra. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi w jednym miejscu stać przez 2 lata, to jest jego sprawa. On lubi tą zabawę, to jest jego zabawa.
ale nie może tej operacji mówić, że to jest fenomenalny tryb, bo on tak gra. To już zupełnie co innego. No, mało istotne, na razie dopiero i tak żeśmy zaczęli, ja wam po długiej przerwie grania w te gry zaczynam wszystko pokazywać i też i przypominać sobie. Stanisław, ci co nie znają Stanisława tylko tutaj, bo to kanał nowy, tylko nieliczni na razie widziałem, że wpadli ze starego kanału. To się ale wpadali. Gram we wszystkie gry wędkarskie, jakie są na świecie. Wszystkie gry wędkarskie, jakie są, ma obcykane. Oczywiście mniej lub więcej lub nie pamięta, bo zapomniał, bo minęły lata, miesiące i tak dalej. Wiele gierek jest wartych uwagi, wiele gierek jest mniej wartych uwagi, a niektóre są w ogóle nie warte uwagi. Ale każda ma jakiś plus. My na razie zaczęliśmy od tego, co wam i pokazuję tutaj i na razie tu i w tą stronę idziemy. Jeżeli chodzi o Bagda, też jako chyba pierwszy nieliczny, o ile dobrze pamiętam, jak zacząłem robić odcinki z tych bagien, jak one wyszły, zawsze mówiłem, że tu jest niebezpiecznie. Podobno dzisiaj wielu mówi, że jest strasznie i bardzo niebezpiecznie. Czyli jednak dobrze myślałem, że tu strach jest i można stracić nogę. Tak mi się i wydaje chyba. Chociaż nogi Stanisław nigdy nie stracił. Jest to akwen, który, jak widzicie, jest piękny. On naprawdę fajnie wygląda i on naprawdę jest ciekawy. Tu w ogóle na samym wstępie, jak ten akwen wyszedł, to nie było takich ryb jak dzisiaj unikatów. Teraz są same prawie unikaty. Wcześniej było trochę mniej. Nie pamiętam ile, bo nie pamiętam. Maron biały. Nie ma go unikata tego. No to i tak bez znaczenia on, bo on jest brzydki. Bas biały. Bas czarny. Bardzo lubię te rybki. Bas czerwony. Bardzo lubię tą rybkę. Bas niebieski również. Bas plamisty. Bas wielogębowy. Zajmiemy się nim w innym odcinku. Bufalo ma ustę. Fajna rybka. Czarny słonecznik. Tu jest też tylko medalowa. Kulbak bębniący. Jest unikat. Miękawka unikat. Niszczuga krokodyla. Bestia. Uważaj, jak ściągasz ją z kaczyka. Sumik błękitny, medalowy. Sumik kanałowy, unikat. Miałem fajne miejsce kiedyś. Zobaczę, czy ono jest działa, czy to się pozmieniało. Sumik płaskogłowy. Bardzo lubiłem te rybki. Nawet się złapałem jedną w miejscu, gdzie myślałem, że jej nie złapię, ale złapałem chyba 17 kilo. Szczupak czarny, unikat. Bardzo fajny szczupak, bardzo lubię tego szczupaka. Łowię bez przyponu, bez wolframu. Wzdręga. Tu jest tylko zwykła. Tu jest sporo unikatów. Oczywiście nie ma tutaj jakiejś gigantycznej sumy finansowej. A, level zrobiłem, od razu wam powiem. Nie ma tutaj jakiejś gigantycznej sumy finansowej w grze free to play. W grze płatnej jest inaczej. Więcej zarabiacie i mniej trzeba złowić, aby dojść dalej. To jest trochę zupełnie inaczej. Bagna mają sporo miejscówek i sporo fajnych możliwości tutaj, ale jak widzicie, one są pozarastane. Trzeba też na tych bagnach strasznie, ale to strasznie uważać. Te miejsce, gdzie się obracam w drugą stronę, kiedyś był bas wielkogębowy. Jeszcze nie sprawdzałem teraz. Jeszcze nawet nie rzuciłem te miejsce. Widzę, że woda się rusza, ale jego należałoby sprawdzić w nocy. Dlatego na razie to możemy rzucić sobie tylko w dzień, ale w innym odcinku sprawdzimy go w nocy. Wielka gęba jest rybą bas bardzo ładną. Bardzo tą rybę lubię. Tak jak wszystkie basy, jakie są na świecie. Zobaczmy, czy coś weźmie w dzień, ale w nocy tu było zawsze bardzo dobrze. Widać, że jest gorąco. Widać, że coś ich bierze. Co to jest? Powiecie karp. Dupa tu karpia nie ma. No i przynęta nie za dobra. Coś bierze. On oczywiście ten bas wielkogębowy, on tutaj zawsze bierze, ale w nocy najlepiej.
Kiedyś można zapaść było kilka unikatów w nocy. Nie wiem jak dzisiaj. Ale obadamy. Tak. Ale nie zapominajcie o jednym. Jest też minkawka. Ryba, która wygląda jak stwór z innej planety. Którą jak widzę, to mnie serce boli. I wtedy myślę o tym, czy jechać na pogotowie, czy nie. Ryba, która wykończy każdego dorosłego, niedorosłego, mężczyznę, kobietę. Jak się pokaże. Każdy od razu jest zdenerwowany, ma roztrój żołądka, co niektórzy pawiują. Jest to ryba, której nienawidzę. Ale oczywiście, jeżeli gdzieś trochę bierze, no to tam złapie coś, żeby złapać na przykład coś fajniejszego. Ale generalnie unikamy tej ryby. Sprzęt, na który łowimy, oczywiście on jest za słaby na ten akwen, jeżeli byśmy chcieli ruszyć z kopyta tutaj na pełnych obrotach, na te największe ryby, ale daje sobie radę do pewnych tutaj wielkości, także spokojnie można w miarę tutaj łowić. W grze płatnej macie też oczywiście sprzęty, te z dodatków, które są za monety można kupić. Ja jeszcze muszę zerknąć, jakieś ciuchy może kupię, to wam pokażę w innym odcinku. Dobrze wyglądać na rybach. To inaczej zupełnie wygląda. Też jeszcze jedna sprawa, bo tam ryba widać, że na razie się zastanawia, zobaczymy czy ona weźmie, czy nie. Też oczywiście wychodzi nowa gra wędkarska, na którą się bardzo nastawiłem. Ona będzie mniej więcej może za miesiąc, może za dwa, bądźmy dobrej myśli, ale szybko podobno. I wychodzi też nowa gra myśliwska. Jak wiecie, ja kiedyś na starym kanale grałem w Call of the Wild dużo. Najpierw na konsoli PlayStation, później na PC-cie. Teraz w zasadzie jestem głównie graczem PC-towym, chociaż gram na konsolach. Teraz wychodzi nowa. Wygląda to dobrze. Jestem zainteresowany. Jeżeli będziecie też zainteresowani, na tym kanale, który założyłem, on jest poświęcony tylko rybie. Patrz, druga. Już mam wstrząsy. Tylko rybie ten kanał będzie poświęcony i ewentualnie jeszcze polowanie. Jestem zainteresowany tą nową gierką i być może tutaj też i bym dał, jak wy i będziecie chcieli, bo tylko to na tym kanale ja specjalnie porozdzielałem, bo jak wiecie, ci co mnie znają, ja gram w wiele gier, co się rzadko zdarza. Od ryby po ciężkie wyścigi. Także to jestem zainteresowany również tą gierką. Jeżeli chodzi o stary, czyli Call of the Wild, tam wyszła też nowa mapa, już chyba, o ile pamiętam. Ja muszę wam powiedzieć, że ja już nagrałem się w tą gierkę. Po prostu nie chcę mi się już nie ugrać. Mimo tego, że ona jest świetna. Ale mam ochotę w inną grę też myśliską, którą mam na konsoli. Kiedyś graliśmy na kanale tym starym i o niej myślę. No jest inna gierka, płatna. Nie za dobra taka, żeby była super, ale średnia, którego daje się grać. To nad tym pomyślimy. Jakby co możecie do mnie napisać, chociaż to jest kanał, który dopiero założyłem. Ale Stanisław może się rozpędzić. Łowi ryby lubi. Polować lubi. Grać lubi. Gry to jego pasja. Od prawie urodzenia. Tam sprawdzimy w nocy, co się dzieje. Na razie jest minkawka. Tutaj ten bas... Ja zawsze zapominam, jak on się nazywa, kuzio. Plamisty. Tutaj ten bas plamisty bierze, ale... A spławik bynajmniej jak na razie łowię. Na spina na razie nie. Ale nie zauważyłem na razie jakiejś reweli. Oczywiście tu jest kilka miejsc z basem plamistym. I jak będę miał czas, to oblecę. Chociaż na razie tak latam po akwenach i różne rzeczy testuję, badam tak wstępnie. Czyli, żeby coś tam popatrzeć, co tu się dzieje w gierce. Ta gierka, jeżeli chodzi o wersję płatną, ona ładna jest, dobrze wygląda, ale ona nie ma tego najnowszego dodatku wizualnego, który ma wersja free to play. Tam jebli, że tak powiem, takie odblaski, takie jest, można powiedzieć, że żółte. No tutaj tego nie ma, ale ona ostrzej wygląda, jeżeli gracie też na mocnym sprzęcie, PC-towym w 2K albo w 4K. Ja wam pokazuję tą gierkę w zasadzie w 4K i jeszcze w szerszym obrazie. Czy wy widzicie więcej? Tak, przez to. Widzicie paski na górze i na dole? Myślicie, że wam ja obcięłem, żebyście nie widzieli na przykład
końcówki tego drzewa. Nieprawda. Wszystko widzicie dobrze, tylko w większości widzicie na monitorach normalnych, to wam się musi to doformować do tego monitora, dlatego te paski, bo jest szerzej, czyli widzicie więcej. Na tych monitorach widać więcej. Bierze ryba, będzie to dzisiaj ostatnia ryba, którą łapiemy w tym odcinku. Na razie takie rozeznanie, jeżeli chodzi o bagna, które są bardzo fajne. Jest tutaj kilka fajnych rybek. A zobaczmy teraz, co bierze. Wydaje mi się, że czas uciekać z akwedu. Albo z miejsca. Albo przewinąć czas i pójść gdzieś indziej. Bo koleżanka Milkawka działa na pełnych obrotach. A jak ona bierze na pełnych obrotach, to nawet ligatory zakupują się w dnie. Do następnego. Gdzieś na rybach. Cześć.